Strategia rozwoju sportu i budowy tej infrastruktury sportowej jest nakreślona poprzez strategię, którą zatwierdziła Rada Miasta Krakowa, z której wynika, że dostępność do tych obiektów sportowych powinna być w każdej dzielnicy i dla wszystkich mieszkańców. Poza klubami takimi bardzo znaczącymi w Krakowie, czyli Wisła Kraków i Krakowia, nie zapominamy o mniejszych klubach. Tutaj przykładem jest Hutnik Kraków, który awansował do drugiej ligi i też potrzebował ingerencji miasta w tą infrastrukturę, aby móc dostosować ten stadion do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie znaczącą wagę przywiązuje do tego, aby nowo powstające obiekty były wyposażone w nowoczesne technologie. To się tyczy obiektów basenowych, to się tyczy na przykład hal sportowych, gdzie inwestujemy w nowoczesne podłogi sportowe oraz na przykład systemy wentylacji, klimatyzacji oraz w każdy inny obiekt sportowy w postaci obiektów klubowych, gdzie również tego typu obiekty są wyposażone między innymi w instalację fotowoltaiczną albo solarną. W zakresie basenów sportowych należy tu przede wszystkim podkreślić, że mamy tu do czynienia z technologią dna ruchomego. Technologia, która pozwala na jednoczesne użytkowanie niecki basenowej przez różne grupy wiekowe, jak i również przez różne grupy, które prowadzą różnego rodzaju zajęcia fizyczne. Znaczy może to być pływanie, ale może to być również na przykład speed aerobik, czy też normalna aerobik, ponieważ takie dno ruchome wypłyca się ponad poziom wody. Oczywiście obiekty te również posiadają inne udogodnienia techniczne, które mają za zadanie przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby obiekt był energooszczędny. Tu może mówimy o fotowoltaice, jak i również panelach solarnych oraz wszystkich tych technologiach, które przede wszystkim mają w tak zwanej technologii basenowej doprowadzić do tego, żeby obiekt był energooszczędny.